Politechnika Wrocławska była niedawno miejscem przełomowego odkrycia. Wrocławski Zespół Naukowców przeprowadził doświadczenie, które może zrewolucjonizować sposób konstrukcji i działania laserów. Artykuł naukowy opisujący to doświadczenie ukazał się też w prestiżowym czasopiśmie Nature Photonics. Lasery, których używa zespół, nie różnią się znacznie od tych wykorzystywanych na przykład w smartfonach jako czujniki bliskości. I można by pomyśleć, że skoro one są tak zaawansowane technologicznie, to wszystko już o nich jest wiadomo, a to nie jest prawda, bo okazuje się, że zrealizowaliśmy następującą ideę, że pokazaliśmy, że lasery mogą działać kompletnie inaczej niż obecnie jest to zapisane w podręczniku. A w skrócie zaobserwowaliśmy nie akcję laserową, czyli zwyczajne działanie takiego urządzenia, tylko kondensację światła w takim laserze. To jest całkowicie inny tryb pracy. Doświadczenia zespołu doktora Macieja Pieczarki koncentrują się na dziale fizyki zajmującym się makroskopowymi właściwościami materii, a konkretniej rzadkiego jej stanu, jakim jest kondensat Bose'ego Einsteina. Nasz eksperyment polega na tym, że włączamy laser, którym jesteśmy zainteresowani i przeprowadzamy kompleksową analizę sposobu, w jaki on świeci. Jesteśmy zainteresowani światłem wewnątrz tego lasera jako gazu, cząstek światła, tak? Czyli fotonów. Podczas standardowej pracy lasera materiał aktywny w urządzeniu jest wzbudzany na przykład prądem. Po przekroczeniu pewnego progu energii następuje emisja wiązki światła. Natomiast co my zaobserwowaliśmy, że ten laser świecił również w sposób podobny do lasera, natomiast w warunkach, kiedy tej akcji laserowej nie osiągamy, czyli wzbudzamy ten nasz obszar aktywny o wiele słabiej, a cząstki światła, które są uwięzione w laserze, są wchłaniane i emitowane, aż osiągają coś, co nazywamy równowagę termiczną, czyli gaz światła, czyli fotony wewnątrz lasera, osiągnęły temperaturę naszego laseru, czyli zachowują się jak gaz o zadanej temperaturze. Eksperymenty były wysiłkiem zespołowym. Prowadzili je dr Maciej Pieczarka i jego doktorantka Aleksandra Piasecka. Zajęłam się tym kawałkiem fizyki, ponieważ jest on niezwykle nowy. Kondensacja Bose'ego Einsteina światła jest bardzo niedawnym odkryciem. Pierwszy kondensat światła zaobserwowałam dopiero 10 lat temu, natomiast w tych laserach my jako pierwsi zaobserwowaliśmy to zjawisko. To się rzadko zdarza w fizyce. Odkrycie zespołu z Politechniki Wrocławskiej może pozwolić na skok technologiczny, pozwalając na budowę wyspecjalizowanych laserów o lepszych parametrach niż dotychczas. Z nowej technologii mogłyby korzystać systemy laserowego pomiaru odległości używane na przykład w autonomicznych pojazdach. Zaprojektowanie urządzenia na bazie tego mechanizmu może otworzyć nowe drogi w użytkowaniu tych laserów. Dla przykładu, jednym z wyzwań inżynieryjnych jest właśnie uzyskanie lasera o dużej powierzchni, który będzie świecił jednorodną i stabilną wiązką. I to umożliwia właśnie efekt kondensacji Bose'ego Einsteina. Więc być może po optymalizacji takich urządzeń, urządzenia na bazie kondensacji Bose'ego Einsteina staną się w jakiejś niedalekiej przyszłości powszechne. Piotr Kaźmierczak, Echo 24.